trochę mozolne, ciężkie podejście, bo to jest prawie 500 metrów, 450 przewyższenia. I cały czas w górę, w górę, w górę, w górę. Przebijamy się potem na stronę Gerlachowskiego Kotla. Dalsza droga, mimo tego, że też jest pod górę, ale już troszkę łagodniej, nie ma już tyle przewyższenia. Poza tym są odcinki krótkie, ale płaskie. Góra, dół, góra, dół. Tak, taki.
Tak oto dotarliśmy, 2655 metrów nad poziomem morza. Mały Giewont alias Duży Gerlach. Dotarliśmy cali w czteroosobowym składzie, prowadzeni przez wybornego przewodnika, któremu zaraz oddam głos. Chciałbym tylko zaznaczyć, że droga, choć trudna, udało nam się ją pokonać całkiem sprawnie i w miarę szybko. Nie wiem, jak będzie z powrotem. Przewodnik straszy nas, co prawda, powrotną drogą, ale nie przejmuję się tym zbyt. Jako najmłodszemu członkowi zespołu przypadają mi wszelkie prace, które wymagają aktywności fizycznej. Oni są, jak wiadomo, emeryci odpoczywają. Jak powiada jeden z członków zespołu, którego danych nie wspomnę. A teraz oddaję głos. Same cenne uwagi. Oddaję głos naszemu... Niechętnie będzie mówił, ale powie. Co masz do powiedzenia? Może coś o naszej kondycji fizycznej? Może coś o tym, jak wchodziliśmy? O tym, jak dobrzy albo jak słabi byliśmy? Słabo, słabo. Lepiej. A jak tobie szło? To się wytnie. A jak tobie szło? Bardzo dobrze. Zostaliśmy dokumentnie zjechani w komentarzu przez grupę przewodników. Doskonale szliście przecież. Byliście bardzo dzielni. Tak. Jeszcze raz. Tak się powinno chodzić. To naprawdę była pochwała. Bardzo dzielni. Czas. A my znowu odwaliliśmy kawał nikomu niepotrzebnej roboty.